Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kielomaniak i zapraszam was do kolejnego odcinku z serii League of Legends. Seria Road to Platinum, aktualnie Gold 4, jakoś tak się męczę z tym wyjściem, chociaż mało co gram, ale... No, ale niestety, dobra, zaczynamy od butelki, nie wiem, kogo wygrał, czy na Ezreala, czy na Xin Zhao, nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że Xin Zhao ze Smite'em. Także trzy potiony czerwone i do tego... buteleczka nam da dużą przewagę, jeśli chodzi o żywotność. Wytrzymałem dość długo, będziemy mogli robić wymiany. Mimo wszystko nasza butelka nam coś daje. No i zobaczymy zaraz, co się będzie działo. Z tego, co patrzyłem na roll skillu, to nie mam zbytnio jakichś wymagających przeciwników. Ale statystyki to są tylko z tego sezonu, aczkolwiek z tamtego sezonu, czyli jeszcze silniejszego. Być może to był jego main, Ezreala czy Xin Zhao, także trzeba uważać. Mam nadzieję, że nie będę miał żadnych awków i powinno być wszystko ok. Dobra, o. Czyżby co? Czyżby był smite? Offensive? No dawaj, zaczynaj, zaczynaj, lecimy! Fajna ganka, proszę bardzo. Teraz Anka niedawno dostała nerfa na... No i teraz mógłbym ją zabić. Może to jest drugi level teraz. Ale jak to się mówi... Spokój grabarza. Dobra, dostałem przewagę. Aczkolwiek powinien sobie jakieś czasie zatrzymać. No i znowu mi kurczę się wycisza ten mikrofon. Co za gówno do strony. Mam problem z mikrofonem, odkąd rozwaliłem sobie mikrofon. Teraz jest taki dość duży problem. I na przykład teraz nie będę słyszał komentatora. W sumie to powinien sobie cofnąć, aczkolwiek jeszcze nie potrzebuję tego. Nie skrzydzała na dżungli, także możemy cofać na spokojnie. Jest blue, mamy. Mamy w sumie przewagę, to możemy sobie kupić wardziocha. Jeden wardzioch jest... Jak wiadomo, grasz na topie, masz głupiego warda, nawet na głupim tribuszu tu w tym miejscu. Faktycznie jesteś w stanie, gdy obserwujesz mniej więcej grę, jesteś w stanie ominąć większość... większość właśnie ganków. Ładnie tu się ganka pas... farmy, pasie z many. To na dużo nie pogra, chociaż ma jeden potion. O kurwa!
Ale się dałem, moje dziecko, Boże, razem przede na wszystkie miniony. Dobra, tego nie widzieliście. Easy. Oj, dobra, kolego. Nie tacy byli od stołu, odchodzili, tak powiem. Zaczęli się ze złym gościem. Kupimy sobie buty. Mamy TPK, użyjemy. Będę miał to przewagę. No, farmę 15, farmę mam i tak mniejszą. No czego takie coś się dzieje? No łano, miałem warda, a zjebałem, nie postawiłem warda, wchodzę wymiany jak moje dziecko. O, dobra, jest 1-2, no trudno, zjebałem dwie akcje, powinienem w ogóle nie wchodzić. Dostałem sobie level, idealnie wszystko mi weszło, doszedł Xizao, no sam załatwiłem się to sobie sam. To jest moja wina. Nie mogę ukrywać, że nie. Dobra. Mam jakieś ulubienie, nie grałem jakiś czas. No dobra, muszę się skupić. No, ale dałem się jak moje dziecko. Naprawdę bije goś, bije jak cholera ta Anka. Będzie przejebane z nią wygrać. Zjebałem to, tak jak powiedziałem. W sumie na razie na spokojnie, sobie farmi. My się trochę tu podfarmimy. Farma 33, przyziemię w farmie, przyziemię wszystkim, no strasznie słabo zagrałem, ale pokazałem, jak się świnia bawi.
Myślę, że Xena będzie zrobił smoka. No zjeba, mogę mi co zrobić. Ale oddałem tej Jance. Dużo dałem tej Jance. Mogę nie powinna mieć takiego komfortu. No ale trudno się mówi. Ja to zrobiłem. Dobra, jest dobrze, złapałem killa na 2-2, myślę, że to im pomoże trochę. To potrzebuje heala, potrzebuje zajebiście heala. To mnie boli właśnie w wymianach. Zajebiście mnie to boli. Myślę, że teraz zwiększą się szanse w wymianach. 7-5 farmaka ma 7, ma już tą kurczę, ma Ignite'a, tam najbardziej boli, że Ignite'a ma i mi jest ciężko w nią wejść w wymianach. Otwórz! No kurwa, Jarvan, no! Przeciwnik pokonany. Zjebał to. Myślę, że teraz będzie dla mnie wieża. Na pewno. Jestem tego absolutnie pewny. Szkoda. Tak kurczę. Widzicie, bardzo łatwo zobaczyć można, jak można sterować. Raz. Nie będziemy ryzykować, nie wiadomo gdzie jest pan Chińczyk. Dobra, cofamy. Anka niech tu sobie walczy, my teraz za chwilę zbudujemy sobie na pewno. Anka nie ma TPK, Weekend Dragon, Weekend Dragon. No, dawno w sumie też filmiku z Lolo nie było z tej racji, że po prostu nie miałem czasu i ochoty i jakoś sobie grałem. Już grałem, to grałem sobie dla siebie. A kurwa, chujowo, nie. Yeah.
No tak sikom sa jest, kurczę. Nie do powstrzymania. Ty szma to jedna. Dobra, cofnęła, jest moja. Farma ma troszkę większą. Czeka na mnie, żeby mnie zasunować i dostałbym w pościg, że nie wiem, czy ma Ignite, czy nie ma. Nie chcę ryzykować, nie wiem, kiedy Ignite mnie zgentowała, dlatego... Dobra. Ogólnie jest ciężko, czy ciężko? Gra dobrze gra, powiem wam, że dobrze gra. Myśli. No ja chwilami nie pomyślałem i to był mój błąd. Ale myśli, myśli, żebyś za bardzo kurczyć nie dać się. Ma teraz dość dobre przeciwniki, ma przebicie. Myślę, że teraz byłoby dość ciężko z nią wygrać. Twoją wieżę zniszczono? Nie wiem. O kurczę, jak to mało zostało już. O, nie wiem, zrobiła. No nie mam kurczę co, no. Brakuje mi trochę właśnie, ten stun mnie bije po głowie. Powinienem dawno kupić sobie buty. Easy. Zniszczono twoją wieżę. Bosko. Sojusznik pokonany. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Nie do powstrzymania. What the fuck? Nie no, Anka ładnie gra, ale... No, zepsułem.
Ładnie, jak pisałem, mnie zaskoczyła. No dziękuję, jest tyle. Dobra, myślę, że co, dalej leczymy w HP, bo to nam będzie potrzebne. Ona długo już nie pogra. Dobra. Lecimy dalej. Farmaceutry się ma trochę większą farmę. No ma przewagę póki co. Mamy tego stuna, daje nam szansę dużo. Ma w sumie 6 healy, to też daje dużą przewagę. No kurwa, ile tam gości jest? Przeciwnik pokonany. No nie zagrałem może meczu życia. Nawet zwątpiłem, miałem ładną przewagę. No ale trudno. Może ten flash był tam niepotrzebny, ale miałem ochotę to splashować, po prostu miałem ochotę zabić tą Ankę. Dobra, nic się nie dzieje w sumie. 20-12 jest przewaga, ja mam 4-5, trochę tak... Farma nie jest najgorsza, powiem tak, ale dupy nie urywa, mogłem zagrać lepiej, zagrałem na bardzo niskim poziomie. Powinienem więc coś się wyczekiwać. No wszystko? No ale dobra, spoko. No, myślę, że mogę wziąć inhibitor. Taki kąsek. No, walić to.
Przewaga jest dosyć duża już, jeśli chodzi o drużynę mania. Dobrze, też mi drużyna dużo ugrała. No, myślę, że tutaj więcej nie ugramy już. No ma tutaj kolega niby kamerkę, ale nie jestem w stanie wymyślić, kto jaką ma ten, no nie jestem jasnowidzem. Nie będę tankował teraz, bo to się przecież nie opłaca. Dobra, nie stracę kasy. Top i pogrzeje mi się wydaje, no kurczę. Sorry, tak się trochę przemknąłem, ale... Dobra, no i co, to było na tyle w tym meczyku. Poznaliśmy IC, no nie wiem kto to w ogóle jest, ale ma podobno kanał, ale jesteś się przyznanie, bo się wstydzi prawdopodobnie. To co, dzięki do usłyszenia, łapeczki oczywiście, chcecie to mi pomagajcie, w opisie pod filmikiem macie link do Facebooka, tam możecie oficjalnego lajka dać i macie też link to game, w którym możecie zagrać darmowe gry i dzięki temu wspomóc moją działalność na internecie. Także co, to było na tyle, dzięki, cześć.